Sounds like the detective will be busy with the Joker for a while. Good. Gives this kitten some time to play. So what next? Help tall, brooding, and handsome? Or help myself do all the loot Professor Strange has locked up in that vault of his? I know. Difficult choice, right? What will it be? Find Croc and have him rip a hole into the vault? Ask Penguin for some explosives? Not my style. I always prefer a woman's touch in these situations. Stay where you are, Ivy. I'm coming to get you. I need to get my kit for my apartment. No way I can face Ivy without my things. I'd be naked without them. Servus! Ja jestem Nairod007 i to was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Batman Arkham City. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie, jakby to powiedzieć, grali kobietą kot. No ale słuchajcie, jeszcze na samym starcie chciałem tylko przypomnieć, że jeżeli jesteście nowi i jeszcze nie subskrybujecie kanału, to byłbym naprawdę wdzięczny, gdybyście to w tym momencie zrobili. No a ja tymczasem robię sobie... Będę sobie robił z nich po prostu miazgę z tych przeciwników wszystkich tu. Oła. Okej, czekajcie, bo mi na chwilę wywaliło mi na chwilę grę, ale dobra, już chyba wszystko jest git. No, tak to też się miało skończyć. No w każdym razie, zanim pójdziemy do Bluszcza, mamy pójść po swoje rzeczy z domku. Bo sobie nie poradzimy ponoć z Bluszczem. Dobra, kolejni rozwaleni w piękny sposób. A, kolejni jeszcze. Będę się dzisiaj teraz tak dziwnie ruszał, jak teraz patrzcie. O. Dobra, mogę się gdzieś wspiąć na górę, żeby się z tymi typami cały czas tutaj nie użerać? Ale fajnie się wspina. Co to jest? Aha, to są... O, tutaj już byliśmy. To jest spoko. Ale powiem, że nawet fajnie się tutaj skacze. Naszą kotką, bo jest dość ciekawy sposób, jeżeli chodzi o poruszanie się. Wow! Ale długi ma ten bat w sumie. Chyba nie jest jej dom, wiecie? On jest gdzieś tam. Ups. Po czym ja biegam, bo ja nawet nie wiem tak szczerze, czekajcie, zejdźmy sobie stąd może i pobiegnijmy na pieszo, bo lekko się zgubiłem.
Dobra, chwilka. Jeszcze nie wiem do końca, co ona umie, w sensie... What? No właśnie, co ja robię? To jest pytanie. A co wy robicie? Czemu mnie nie atakujecie? No, kontrowałem cię, wiesz? Dobra, dziękuję. Lecimy dalej do naszego domu. Następny poziom. O, to może sobie ulepszymy... Specjalny bonus do kombinacji, to mnie interesowało. Dokładnie, żeby szybciej nam się kombinacja robiła, bo to jest, no nie wiem, dość ważne moim zdaniem. Dobra. Okej, jesteśmy. Gdzie jest jej dom? Władze techniczne, by dostać się do sufitu. Okej. Okay. Tu jest jej dom, no spoko. Czajcie, nie, bo ten ma karabin, to może najpierw przydałoby się rozwalić tego z karabinem. No, koty ma to widać. Ładny kotek. One beach. Aha. Ale ładne dobitka. Wzrok złodzieja to się nazywa. A co ona chce ukraść ze swojego własnego domu? Skocz do sufitu. Na ziemi CTR. Są jakieś łapki. Wejdź do mieszkania, spacer. To ona stąd wzięła kolce jakieś. Pisze ci w piechotna, którą można wykorzystać do zostawienia pułapek przeciwników, aha. No dobra. Oby to się przydało, powiem tyle. I kul! No dobra, przedostajemy się w prawie. Time to find Ivy. Let's hope she's forgiven me. Of course she has. She wouldn't hold a grudge. Co my tu mamy? No dobra, to mamy parę ciekawych rzeczy. Zobaczymy sobie, jak to będzie działało w praniu już. Po sądzie to również możemy sobie trochę pobiegać i teraz lecimy do bluszcza. Tak? Czy gdzie? Zaraz się zobaczymy. No biegnij. Freak.
Minus tego, jak jest mało przeciwników, jest to, że ciężko jest nabijać kombo, bo jak wszyscy lecą, to ciężko jest nabić kombo, nie? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No dobra, dziękuję bardzo za współpracę. Co na tym basenie? Zamarzł zresztą. To raczej się już nie przyda. W sensie nie w tym momencie. Dobra. Kiki i wzrok. Well, what do we have here? Weird out of place plants, check. Mindless hypnotized henchmen, check. The oh-so-subtle odor of rotting pumpkins, check. Looks like I've found the entrance to Ivy's lair. No to trzeba się teraz jakoś dostać do nich w ten sposób, żeby nas również nie zabili. Dobra. Ile mamy? Mamy trzech typa. Tam mamy budynek blaszczu. How can we get them? Najpierw tego z góry trzeba, tylko ten jeden z góry musi najpierw zejść, co nie? Chyba, że teraz tego na dole. Można. Spróbować przynajmniej. Ten schodzi, więc fail. Może jednak nie taki fail? Ale się fajnie tutaj skrada jak kotek. Prawdziwie kotek z niej jest, naprawdę. No dawaj, idź dalej. Czy nie, bo on teraz skręci w tą stronę, czy jak? No to fajnie, że mnie zobaczył przez ścianę, człowieku. Z gumy i pala Staliny. Co? Czemu? Dobra, never mind. A, tu mnie tutaj wywaliło? To dość nieciekawa sprawa. Okej, trochę to nie miało wyglądać tak, jak wyszło, ale... Ale wyszło. No dobra, to będziemy w takim razie szli dołem. Jeżeli tak tutaj gra nam preferuje. No, wchodzimy do kryjówki bluszcza. Ivy, you here? You shouldn't have come here. Oh, come on. You're not seriously going to hold that against me forever, are you? You killed them all. Oh, they were just flowers, Ivy. I'll buy you some new ones. I know a place that... Come on, Red. Can't we just... Oh, for the love of... Hey, Pammy, here's an idea. If you want a boyfriend, how about trying the dating route? It's this voodoo crap. Cześć, chwila. My spores will fill your lungs and kill you from within. You done, Red?
No cześć. Nie wiem, czy jest sens ich walić, no ale spróbujmy. Czekajcie, bo tutaj dostaję teraz od tych typa. A billion microorganisms will enter your bloodstream. Spores will grow, replacing the blood in your veins. And when I'm done, your flesh will be replaced with bark. Dobra, dobra, lecimy dalej, bo już nas. Dosięga już nas ta niefajna rzecz, którą jest dym. Czy tu przycisk znam? Czekajcie, bo coś do mnie strzela jakieś te roślinki. Dobra, to może. Dobra, to jest mój rip. Naprawdę. Jak tu się wydostać stąd? Nie można. Look, Red, I just need your help. Never. Not again. You've got some nerve, Selena. I wracamy do Batmana, bo kobieta tak odchciała coś zrobić, ale nie wyszło jej. Wszyscy złapani. Who you think they are, my dear? Why spoil the fun? It was all a lie. There's nothing wrong with you. Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with me. Take my blood, for example. I wish somebody would. This stuff is killing me. Why should I care? Because now there's a teeny little bit of me in you too. Bats. Oh, come on. Don't tell me it's not what you always wanted. Look, we're running out of time. I need your help. I nearly had a cure. It was so close, and then it was taken from me. So we both die. I'm fine with that. Are you? Imagine sucking down that last breath knowing that Gotham is doing the same. What are you talking about? Oh, didn't I say? I've spent weeks shipping samples of my blood to emergency rooms all over the city. So that's Protocol 10. Poison Gotham. I expected more. Protocol 10? Never heard of it. Hold tight. Yeah! I'll be in touch! Ouch! Bolało. I'm listening. Is someone feeling a little down? What do you want? Oh, Bats, cheer up! It won't kill you. Oops. Where is the cure? Who has it? I had our cold-hearted friend Mr. Freeze making it, but he's gone dark on me. I'll find him. I bet you. No to wracamy do Batmana. Alfred, Joker's poisoned me. He may have poisoned Gotham too. Mr. Freeze has the only cure. What are you waiting for then? He's in Arkham City. Find him. If only it was that simple. He'll be somewhere cold. He needs to be kept at sub-zero temperatures to survive. I don't wish to worry you, but it is the middle of winter out there. I noticed.
I've calibrated the cowl to track heat signatures. I'll find the coldest point in Arkham City. Mamy Mr. Freeze. No to w końcu możemy sobie znowu pograć naszym przyjacielem Batmanem. Nie, żeby granie kobietą kot nie było interesujące, bo jak najbardziej było, ale mówię tutaj o... o możliwością latania. Freeze's lab must be this way. Definitely heading toward the coldest point. Czekajcie, bo dostaję właśnie od jakichś pancerniaków po prostu. Ale poleciał na jego. Dobra. To dalej trzeba gdzieś iść. Gdzie to jest pytanie? Teraz się oddalam. Teraz się przybliżam lekko. Dzwoniący telefon gdzieś tu jest. Tu jest. Odbierzmy sobie pewnie od Zarza, nie wiem, to się czyta Zarz. Speak. Oh, Batman, you sound impatient. That is good. That is very good. You'll need that to solve my little game. You may have heard that I have been providing salvation to the mindless drones lucky enough to answer my calls. Hardly salvation. You've been killing them. That's a question of perspective. For example, from where I'm standing, I can see three little piggies just waiting for me to cure them of life. From their perspective, I'd imagine they see things differently. If you hurt them, Zez, I will hunt you down. I bet you will. But first, a little game. Right now, somewhere in Arkham City, there's a phone ringing. I know it's a big place, but you need to find it. Take too long, and I kill these piggies. And don't try anything clever. I had a friend help me bounce the signal through every relay from here to Bloodhaven. You'll never find me. Now hang up that phone and start running. Ring, 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 ring. To musimy w takim razie lecieć. Jak najszybciej odbierz dzwoniący telefon, inaczej zaraz zabije zakładnika. A gdzie, gdzie jest ten latający, znaczy ten dzwoniący telefon? Takie pytanie. Gdzie jest ten dzwoniący telefon, przepraszam? Powiedzcie mi chociaż tutaj gdzieś? A to jest woda ich zdał. Myślałam, że to coś tutaj jest, no nie. No cholera, no ale tak, to ja w minutę... Chwila. Hmm.
gdzie są jakieś telefony? Jeden był na przykład tutaj. Nie. Czekaj, tu jest jakiś telefon. Tu mamy sobie lecieć, tak? Dobra, czyli tą ulicą i tam dotrzemy wtedy. Jeszcze sekunda, to dalej, dalej. To tutaj? Czekajcie, gdzie? Gdzie jest ten telefon, bo on tu gdzieś już dzwoni. Chwila, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? On gdzieś jest tutaj, tak? Gdzie, gdzie, gdzie? Ale gdzie jest ten telefon? Bo ja go nie widzę, no. Dobra, rip totalny. I'm going to take my time, Batman. After all, you took yours. No spoko, próbujemy podobnie, no ale tego telefonu tam nie było ewidentnie, więc... W sumie jak nie odbierzemy tego telefonu, to nie będziemy musieli tego robić, więc... To jest najlepsza opcja, moim zdaniem. Lecimy do najzimniejszego miejsca w takim razie. Ten co tu taki samotnik robił na tej wieży. Jakoś to dziwnie wyglądało trochę. No już dobra. Czekajcie, nie, bo niestety spadłem sobie. To lecimy dalej po Freeza w takim razie. Czekajcie, dostałem od dwóch typa na raz. No, kontruję się. No czekaj, czemu... Jak już postać będzie w jakąś sekwencji, to już czasami ciężko jest ją od tego odwieźć, żeby wyszła z niej. No bo ty mnie walisz. Nie lubię, kiedy ktoś mnie wali. Wolę walić go. Dobra, dalej. Do Freeza. Czekaj, tu. Dobra, leci dalej. Czyli gdzieś w tamtą stronę trzeba. Tu jest coraz zimniej. The old GCPD building. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get in there. Czyli pewnie tu, tak? Jup. Ma broń. Pozostali też mają. Zaraz sobie sprawdzimy. Ten ma. Nie.
I'll cover this one. Dobra, mi jeden z głowy, jak to się mówi. Tego niestety nie udało nam się dobić, ponieważ już biegli kolejni. Więc może sobie wróćmy tutaj. I ilu ich tu jest? Tu jest ich trzech. Ten jest samotny. To samotniaka można. Samotniaka można sobie na samotnego rozwalić. Zostało już tylko trójka, którzy aktualnie od początku samego trzymają się razem, a to mi się już nie podoba. Dobra, ten się... Nie oddzielałem się jednak. No to fail. To co? Jakie mam gadżety może? No coś mogłoby ich... Ladymna. Zdalnie sterowany Batelang. Yep. I'm sure it came from over there. O, założyli mnie chyba. To mogę zrobić odwrotną ten sytuację, czyli że biorę sobie takiego sterowanego bateranga i go z drugiej strony robię. To jest już taka tylko zabawa, żeby nie było. Guys. I nie umiem trafiać. Pff, to było najgorzej zrobiona rzecz w moim życiu. Jeden jest niedole. Czekaj, gdzieś nie wiem gdzie, uciekaj w każdym razie. Nie tylko smoka. No czekaj. Tap, następny poziom. Strój Batmana. Pancerz balistyczny w tym momencie. Modyfikacja. W tym momencie modyfikacja pancerza balistycznego. Bo tego typa zamierzam zrobić po swojemu. Czyli na jumpa. Lubię robić rzeczy na jumpa. To jest moja ulubiona metoda. Ja to chcę tu rozwalić. Dalej się już nie otworzy, zepsuła się brama, tak? Chyba, że z rozbiegu to może weźmiemy. Dokładnie. Co on zrobił? No to zdetonuj to w takim razie. Ty nic nie daje. Tutaj musimy to zdetonować. Co ty robisz, Batman? No. A, to jest zagadka. No to spoko, znaczy zagadka. Zagadki nie są, ale są trofea. O, trofea od Riddlera. To się przyda. If I hack this radio, I'll be able to listen into all of Penguin's communications. Przyda się. Minus 5 stopni to nie jakoś tak źle. To się zimno. To nic interesującego.
for being taken. Dobrze. Idziemy dalej. Wants this place held tight. No one in or out. You see one of Joker's crew, waste them. What about Batman? Kill him too. Just like that? Just like that. To ja just like that sobie po prostu tu przeskoczę i będę udawał, że mnie tu nie ma. Open it. Batman. No i wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc będziemy już ten odcinek kończyli, ponieważ jeżeli będzie tutaj już jakaś boss fight z Freezem, to mi się wydaje, że to raczej na następny odcinek, bo to ponoć, znaczy tak mi się wydaje, że to będzie długo trwało po prostu. Dlatego słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, rozwalimy tych typów, no i wydaje mi się, że będą musieli się już z wami żegnać, tak więc... No przypominamy, że ci, którzy są wciąż taki, tacy... Jakby to powiedzieć, niepokorni, jeszcze nie zostawili łapki w górę pod tym materiałem, to byłbym mega, mega wdzięczny. Dla Becky, rozwalimy ciebie. No nie leci tu typo, no. Będzie wiedział, że kogoś... No widzą mnie, no co za dziady. Dobra. Czy oni szukają mnie, tak? Dobra, no podejdzie tu ktoś do mnie, bo tak to ja raczej... Idzie. Dawaj, szybko. Cholera, dwóch i tu jest. Szybko. Szybkie mnie tu nie ma. Tak, żeby się spadł od razu. No nie mam, nie ma go tu jak coś. W sensie, że mnie. Nie. Czemu? Ja się nie mogłem zgraplować, nie wiem dlaczego w ogóle poleciałam, to jest dziwna sprawa. Chwila. Trzeba to zrobić teraz invited takedown, jeżeli to w ogóle będzie możliwe. Dlatego, że oni niestety sobie na to nie pozwalają. Tu na górę ktoś pójdzie, będziemy musieli po prostu manewrować między tymi różnymi miejscami i patrząc, gdzie kto z nich idzie, tak? Póki co oni są razem, to tego się nie da zrobić. Wszyscy wyszli. Ten tutaj idzie, jeden z drugim. Tylko, że oni zauważyli mnie, to mi się nie podoba. Czemu mi widzisz, dzbanie? I'm not your... Nieprzyjaciel.
Mnie tu nie ma, ja tu jestem tylko kulka dymna, jak coś. Ostatnia dwójeczka. A rozwalili te moje miejsca do latania sobie, tak? To tacy przyjaciele z nich. Is it too much to ask that you just do your job and stop him? Tell me it's not. Spróbujmy. Da, no, uda się 200%. Znaczy 200%, że się nie uda, to jest inna sprawa. Przesłuchaj poddającego się zbiera. To fajne przesłuchanie. He's in the museum. Penguin's got him. I'll have to cut that tongue out of your head, boy. No, I'm sorry, Mr. Cobblepot. He made me tell him. You can have him, Batman. I'm safe and sound here in my museum. Try and get me if you like. I've got plenty of surprises ready for you if you do. Starting right now. Uwolnij Freeza z rąk pingwina w muzeum. Czy to ma być uwalnianie Freeza, czy to on raczej będzie chciał uwolnić mnie? Czegoś tam, życia na przykład. No dobra, w każdym razie to było na dzisiejszym odcinku, tak więc dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Jezu, ale ten strój już jest niestety lekko zmasakrowany, więc no. Jedna pensja w górę to jest jedna zaszyta dziura w tym stroju, więc opłaca się. Batman nie będzie musiał chodzić w tym sztabie. Dobra, do zobaczenia. Cześć.